Witam Was tutaj wszystkich w pokrętych drogach z zawodzeniem. Dojechaliście także tutaj do Zawodziec na Eucharystię. Będziemy odprawiać uczci świętej Jadwigi Królowej, bo wspomnienie jej dzisiaj przypada. Urodziła się w 1374 roku jako córka króla węgierskiego i polskiego Ludwika. Po ojcu odziedziczyła tron polski w roku 1380 tego kraju litewskiego na chrześcijaństwo. Przyczyniła się też do powstania w Krakowie Wydziału Teologicznego i